relacjonuje pani Jadwiga Wiśle. Paragraf 3, ustęp 2 o treści. Ustala się wzory kwestionariusza kwalifikacji punktowej warunków socjalno-mieszkaniowych stanowiących załącznik numer 1 do 5 do niniejszego zarządzenia. Wydanie zarządzenia numer 2149/2012 w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektu rozmieszczonych na rok 2012 w całości. Punkt 3. Przedłożenie stosownego projektu uchwały Rady Miasta Krakowa regulującej kryteria wyboru osób, z którymi przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, zasoby mieszkańcy i prawa. Paragraf 2. Wnosi się do Rady Miasta Krakowa bezzwłoczne uchwalenie kryteriów wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, zasoby mieszkańcy i prawa. Paragraf 3. Uzasadnienie z integralną częścią uchwały. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Mam pytanie do szanownej rady, do szanownego pana wiceprzewodniczącego. Czy uzasadnienie również odczyte, czy jest ono znane, bo ono jest bardzo rozległe. Czy państwo radni zapoznali się, czy mam to pytać? Tak, zapoznaliśmy się. Chyba, że bo otwieram dyskusję, bo jeżeli mają państwo jakieś pytania, to tak, bardzo czy państwo sobie życzycie, żeby nie przedłużać czasu po prostu cennego czasu? Każdy ma przed oczami. Więc ja po prostu przejdę jako referent tejże uchwały w sprawie kryterium wyboru osób, którym przysługuje to pierwszeństwo, ponieważ sprawa jest szalenie ważna z uwagi na fakt, iż jest to uchwała, którą już podjęła Rada Dzielnicy Pierwszej. My ją podejmujemy jako uchwałę intencyjną, popieramy uchwałę, jak również wiele innych dzielnic również popiera tą uchwałę. Jako radni uważam, iż mamy obowiązek dbać o najbardziej pokrzywdzonych i potrzebujących ludzi tychże mieszkań. Nadmieniam, iż podejmując tą uchwałę powinniśmy się kierować nie tylko względami prawnymi, które są oczywiste, ale także tym, że jest w pełni realna szansa, iż w chwili obecnej odbyło się już pierwsze czytanie następnej uchwały nowej uchwały Rady Miasta, gdzie są jeszcze gorsze kryteria punktacyjne przyznawania dla ludzi, którzy starają się o mieszkania zasobów gminy. W związku z powyższym ta nowa uchwała jest jeszcze gorsza niż uchwała z numer 24/288 z 2007 roku. Jest ona dużo gorsza pod względem historyczno-prawnym. W związku z powyższym po prostu zostały nawet zaskarżone, proszę państwa wiadomości, zostały zaskarżone te kryteria do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Prawdopodobnie w przyszłym roku będą one, że tak powiem, kolokwialnie przez sąd uchylone jako niezgodne z prawem, jak również Rzecznik Praw Obywatelskich również zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wyżej wymienione przepisy jako po prostu niezgodne z prawem. Po prostu uważam, że powinniśmy stać na straży jak gdyby dobra naszych mieszkańców, szczególnie nasza dzielnica jest takim specyficznym miejscem, gdzie po prostu tych ludzi, którzy tracą na dzień dom, jest bardzo dużo i tym bardziej uważam, że powinniśmy pełni podnieść, biorąc pod uwagę tutaj argumentację, stanowisko prawne, jak i te argumentacje, które przytoczyłam. Myślę, że tyle.
najkrócej jak mogłam to powiedzieć, najwyższej w skrócie, miałam to przygotowane większą, jak gdyby, większe omówienie, ale sądzę, że wszyscy tutaj, jak jeden mąż, jesteśmy wrażliwi, na co zwracam uwagę, że takie projekty są priorytetem naszym. W związku z czym nie przedłużam, dziękuję bardzo i proszę o poparcie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Chciałam podkreślić, że ta uchwała ma bardzo duże znaczenie dla społeczności miasta Krakowa. I przykroszę bardzo, że nie ma tu innych radnych, którzy tak zaciekle kłócą się, może w moim odczuciu, na o mniej istotne sprawy, a to są sprawy bardzo ważne, życiowe, dotyczące naszych mieszkańców. A dlaczego o tym mówię? Mówię dlatego, że jestem uczestnikiem obrad okrągłego stołu mieszkaniowego, który również podnosił tą kwestię nieprawidłowości podjętej uchwały 288/07, która w swoich zasadach nie posiada określonych kryteriów. Kryterium wyboru osób, czy to ma być Kowalski, czy Iksiński. Tych kryteriów nie ma, natomiast te kryteria są wywołane w ustawie. Obowiązkiem gminy było tworzyć tak prawidłowo projekt uchwały Rady Miasta, gdzie te kryteria powinny się znaleźć. Natomiast te kryteria zostały spuszczone w dół i znajdują się w dokumencie mniejszej rangi, czyli w zarządzeniu prezydenta miasta Krakowa. One wnoszą po kolei poprawki. Natomiast procedowana obecnie uchwała, projekt nowej tworzonej uchwały mówiącej o zasadach najmu, jako że poprzednia swój tryb kończy, bo jest ona tylko do końca tego roku, również nie ma w swej treści zmiany, która wydawała właśnie te kryteria. To w związku z tym ta uchwała jest jak najbardziej zasadna, potrzebna. Trzeba wołać głośno nie do mówi radnych, które są przez naszą niestety Radę Miasta Krakowa przyjmowane. Ja chciałam podziękować mojej koleżance, która tutaj ma większą wiedzę prawniczą. Bardzo dziękuję za pomoc. Ja pragnę dodać, że już odbyło się pierwsze czytanie, tak jak nadmieniłam wcześniej, pierwszej tej nieszczęsnej uchwały, która jest odwrotnie jeszcze gorsza niż ta uchwała dotychczas, na podstawie której te punktacje były. I ona, jeżeli wejdzie w ogóle w życie, bo nadamo nam będzie drugie czytanie, również będzie zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z całą pewnością jako dużo gorsze zdanie uchwały. Uchwały 280 uchwały Rady Miasta właśnie w sprawach właśnie tej uchwały 24, którą podałam, łamanej 288 przez 07. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przegłosowana. 14 za, przeciw 0, wstrzymał. Przekażę pałeczkę panu przewodniczącemu.